Wy będziemy tam szukać to. Bądź też po opisie część osób znamy już, to są charakterystyczne, tak? Te osoby zazwyczaj znamy z imienia i nazwiska tak naprawdę. Prosiłbym też, że na ogródkach działkowych niejednokrotnie mieszkają osoby bezdomne. To jest prawda. W opuszczonych altanach, u niektórych altanach też przebywają osoby bezdomne. Przychodzić do dzielnicowego, bądź też zadzwonić na numery komórkowe do dzielnicowego, bądź też do komendy, ale z dzielnicowym, żeby połączyli i dać taką informację, gdzie przebywają, ewentualnie poprosić o przyjazd, umówić się z dzielnicowym i wskazać, gdzie te osoby przybywają bezdomne. Zazwyczaj są to te same